Hej, cześć, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku po długiej przerwie ze skoków narciarskich 2006 na modzie. Przejdźmy do naszej kariery pięknej Norberta Kozaka, który 16 lat ma i wyruszy na Mistrzostwa Świata Juniorów. Gdyby ktoś nie śledził naszych tutaj poczynań, to przejdźmy do rankingu. Jesteśmy drudzy w FISCUPie, więc jest pięknie, naprawdę. Chwala niestety nam odskoczył, no to jest potężny skoczek. Lecimy na te Mistrzostwa Świata. Wygrajmy to. Nie no, medal to będzie to, z czego będę zadowolony. W kwalifikacjach sobie skoczymy. Przetestujemy skocznie. Z Lachty jeszcze nie skakaliśmy. Ja w ogóle dawno nie skakałem w tą grę, więc zobaczymy, na co mnie w ogóle stać tu. Lądowanie słabe, jest 72,5 metra, która to będzie pozycja piąta z takim lądowaniem. No to po 17, 17,5, więc dużo nie tracimy. Zobaczymy, że chwala skoczy, nie przeskoczył Norwega, więc notami, no tutaj podium mogłoby być w kwalifikacjach, no nie, no nie. Z takich not to chyba bym nie dostał, ale teraz się skupimy. Pierwsza seria. Ważne, żeby rozpocząć pozytywnie, żeby nie było stresu, żeby w pierwszym skoku już mieć jeszcze szansę na cokolwiek. Wieje z boku. Trzeba to pokonać i skoczyć jak najdalej się da i wylądować. To jest najważniejsze, wylądować ładnie. Ależ problemy, ależ fatalny skok. 65,5 metra, to jest dopiero 10. pozycja. Były straszne problemy w powietrzu, jest 13, pechowa, 13 pechowe miejsce. Strata do podium jest niesamowicie wielka. Tego się nie da odrobić, nawet jakbym skoczył najlepiej jak umiem. Niestety zmarnowaliśmy szansę na swój medal, chyba zbyt pewnie podeszliśmy do tego. Forma była dobra, przecież mieliśmy miejsca na podium, ale teraz najważniejsze jest się skupić i dobrze zakończyć to. Ten zawody, ile? 71,5, więc ten skok i tak nie jest dobry. Stać nas było na pewno na dużo więcej. Oczywiście teraz prowadzenie, no bo ci to... Ale proszę zobaczyć, Dezmanowi tylko 3,5 punktu odskoczyłem. Ale dało nam to, co ciekawe, 6. miejsce, więc jakby ten pierwszy skok był porządny, tak jak ten drugi, to byśmy byli na miejscu 3. Ale no cóż, mówi się trudno. Trzeba pójść po rozum do głowy. Ciężko trenować i dalej się rozwijać. Nie pamiętam, ile tutaj treningu się robi, żeby dobrze wyszło. Ale na czuja, dobrze wymierzyliśmy. Mamy dobrego trenera. Jak to wygląda? O, nie mam sponsora. To troszkę zepsuliśmy, mogą tu zajrzeć. Traciliśmy jakieś 300 euro, no to jest potężny budżet, jak na ten wiek. No to Bischofshofen K125 przed nami. Startujemy, nie zapisujemy. Wierzę w to, że nic złego się tu nie stanie, nie będę musiał wczytywać jakiś crash gry, nie wchodzi w rachubę. Skoczymy sobie w kwalifikacjach, bo czemu nie? Przetestować skocznie numer 90, tak, 70, Jezu, co ja mam z tym? 86 na progu, można było lepiej dojechać, mi się wydaje, tam drobny błąd, ale 106,5 to chyba będzie dobre miejsce. Trzecie miejsce. Jeszcze chwala, został to czwarte? Nie, trzecie. Ale proszę zobaczyć, jakie on ma odległości. W ogóle wszyscy mają odległości, a my notami wygrywamy wiele tutaj. Noty to jest podstawa dobrego wyniku w tej grze. Trzeba dobrze lądować, dlatego na początku chciałem zainwestować w to, żeby mieć jak największą szansę, że dobrze wyląduje. Pakując tam kilka punktów, ale teraz słabo dojechał, 85 na progu. Ale lot był dużo lepszy, jest 101,5. Co się stało? Wydawało mi się, że lot był kapitalny, ale ta prędkość chyba, no, tak zgranerudowałem, tak zakopiańska trochę. 9. pozycja, no odległościowo to tracę do wszystkich. Odskakują kantyka za nami, proszę państwa. Zobaczymy, jak ta wojna polsko-polska będzie wyglądała. No będzie na skocznie, nie wzajemnie. No i teraz pokażmy,
na co nas stać, atakujmy jak najwyższą pozycję. Znowu źle dojechałem z 85 tylko na progu. Są problemy z tą pozycją najazdową, ale to jest 105 metrów. 105 metrów, więc wyprzedzimy Kantykę. Tak jest, wyprzedzamy i to z przewagą potężną. To jest skok po podium, ja wam mówię. No trochę się przeliczyłem. Zabrakło punktu i 0,2 niestety. Nie, dobrze, nieważne, to się wytnie. Proszę państwa, to się wytnie. Coś z liczbami dzisiaj mam problem. No myślę, że to będzie ostatni konkurs na dzisiaj. Lactica 90 po raz kolejny. Tym razem zapisałem, no i lecimy. Ciekawe, czy straciliśmy te drugie miejsce. Nie, no nie wydaje mi się, żebyśmy startowali z 69, a jednak startujemy z 69 numerem startowym i zobaczymy, czy się odkujemy na tej skoczni. Czy te treningi coś dały, cokolwiek. Ale słabe wyjście, jejciu. Dobrze, że mamy zagwarantowane wejście do drugiej serii. I tak, do drugiej serii, do pierwszej serii. No daleko, daleko. Desman nas wyprzedził w Fiskapie. No, chwali już wiemy, że nie dogonimy, bo tutaj trzeba się bać Desmana, trzeba z nim walczyć. Teraz się skupmy, skoczmy, tak żebyśmy mieli co atakować w drugiej serii. I tak się dzieje, to jest świetny skok, 77 metrów. Jakbyśmy tak skoczyli na Mistrzostwach Świata, no to byśmy byli medalistami. To jest prowadzenie, proszę państwa, to są wysokie noty. To jest niesamowita przewaga nad... nad czwartym. Nad trzecim też zresztą. Chwala jednak dorównuje nam troszkę tutaj. Będzie nas styk, proszę państwa. Będzie trzeba ten drugi skok dopieścić. No i wysoko powiesił poprzeczkę, jaka chwala. Pragnę zauważyć, że i tak Polak będzie na podium tego konkursu, bo Kantyka jest na trzeciej pozycji, więc tutaj z nas ten bagaż stresu trochę ściąga. Ale my chcemy wygrać ten konkurs i nie wygramy tego konkursu, bo to jest cały skok. Ale podium będzie. Tak jest, drugie miejsce jest. Niestety to nie wystarczyło na... No nawet nie było czego zbierać 10 punktów straty. To jest przepaść jak na takiej małej skoczni. No i więc kończymy tak ten odcinek. No tutaj równiutko idziemy w tych statystykach. Sprawdźmy tylko, jak to wygląda. A wróciliśmy na drugie miejsce, wyprzedziliśmy Desmana. Będzie ciekawa walka w kolejnym odcinku, jak to w kalendarzu zostało. No przed nami turniej fiński, który skoczymy cały w kolejnym odcinku i zostawimy sobie te trzy konkursy na jeszcze jeden odcinek, chyba że coś mi się rozmyśli, ale na dzisiaj by to było tyle. Dziękuję za uwagę, cześć.